Dzień dobry, z tej strony Tomek i mam dzisiaj okazję i przyjemność zaprosić Was na spojrzenie wstecz, ale takie nie do końca. Na spojrzenie wstecz i porównanie dwóch zegarków, które choć mają ze sobą coś wspólnego, a może i dużo, to dzieli je ponad pół wieku. A poza tym chciałem się jeszcze podzielić czymś innym, co mocno mnie ostatnio zainteresowało. Zapraszam. To wspomniane porównanie zegarków to spojrzenie na poprzez czas, poprzez ponad pół wieku odległości, czasoprzestrzeni pomiędzy tymi zegarkami. To coś, co zapowiadałem na naszej karcie społecznościowej. Wpadł mi w ręce nowy Tissot. Tissota PRX-a z mojej kolekcji być może już znacie, bo pokazywałem go już kilka razy na kanale. Co więcej, PRX-y jakoś tak sprawiają, że mam z nimi dość dużo zamieszania, bo kupiłem najpierw kwarca, potem kupiłem dużego automata, potem dużego automata zamieniłem na małego automata i jak na razie tak zostało. A dzisiaj do tego wszystkiego dołączył jeszcze, właściwie rzecz biorąc, pradziadek. Tissot PR516GL. Nie jestem jakimś zegarkowym historykiem i nigdy też nie próbowałem robić z siebie postaci, która udawałaby, że jest ekspertem i będzie Wam teraz opowiadać jakąś historię marki czy konkretnego modelu bardzo głęboko. Ale znalazłem bardzo fajny artykuł na Manufakturze Czasu, który traktuje właśnie o serii PR. I z niego można się dowiedzieć m.in. tego, że historycznie w Tissot ta seria zegarków sięga gdzieś tam lat 50. ubiegłego wieku. Miały one podobnoż stosunkowo trudne komercyjnie początki, ale gdzieś tam w latach 60. i na przełomie 60. i 70. Tissot postawił na reklamowanie tych zegarków jako zegarki sportowe i powiązał je przynajmniej marketingowo ze sportami samochodowymi. To podobnoż zadziałało i stały się one dość popularne, odniosły komercyjny, rynkowy sukces. Ten sukces, który przyszedł z tą kampanią reklamową, pozwolił czy pchnął Tissota w rozwój tej marki, co doprowadziło do tego, że finalnie pojawiły się zegarki z linii PR, która podobnoż miałaby oznaczać Particularly Robust, jeszcze z dopistkami DL, czyli coś w stylu Deluxe. Takie zegarki zintegrowane właśnie jak ta 516, którą mam okazję od właściwie 48 godzin posiadać. Ten zegarek, jakby na to nie spojrzeć, jest swoistym praprzodkiem w linii zegarków Tissot dzisiejszych PRX-ów. PRX-ów, które od kilku lat są na rynku i od kilku lat są postrzegane jako bardzo wyjątkowe zegarki, które dają coś ciekawego, które są przez bardzo, bardzo wielu oceniane jako taki must have w kolekcji albo jako coś, co za pieniądze, które kosztuje, dostarcza wyjątkowo dużo. Szczególnie, że był to jeden z pierwszych zegarków, przynajmniej szwajcarskich, w dość przystępnym budżecie, który oferował ten klimat integry. Czyli mamy pewne wspólne korzenie, ale mamy też pół wieku odległości, pół wieku czasu, pół wieku pomiędzy tymi, nazwijmy to, premierami zegarkowymi. Mamy vintage'owego 516 i mamy nowego PRX-a. Zegarki, które mimo, że dzielą tyle różnych zaszłości, to są zupełnie inne. Ale który jest fajniejszy? Pytałem w pewnym sensie o to na czasocholikach i odpowiedzi były jak zwykle niejednoznaczne, choć z dużym naciskiem na to, że kiedyś to było, a teraz to nie ma. Mi ten stary PRX bardzo się podoba przez kilka szczegółów. Nie, jak ostatnio wspominałem, ja nie mam jakichś wielkich ciągotek do zegarków typu vintage, ale ten PRX był w rodzinie, bo był u Mr. J'a i okazja się pojawiła, żeby wylądował u mnie. I z tej okazji skorzystałem i nie żałuję, bo muszę powiedzieć, że te uprzedniowieczne, wczesne, te już 50-letnie mają designersko kilka bardzo fajnych pomysłów, które sprawiają, że są wyjątkowe. Nawet w odniesieniu do całkiem fajnego i udanego dzisiejszego PRX-a. Thank you.
Sam zintegrowany charakter zegarka może się podobać albo nie. Ten tutaj 50-letni charakteryzuje się już także tym, że poniekąd widać na nim ząb czasu. Bransoleta jest co nieco, a może nawet bardzo rozciągnięta. Choć sam zegarek, koperta i bransoleta nie są w najgorszym stanie, ja pozwoliłem go sobie troszeczkę odświeżyć własnym takim sumptem, nieco wyczyścić, może nie przeszczotkować, ale spróbować poprawić pewne chyba nieudane, jakieś delikatne polerowania, które zrobił ktoś przede mną. Nic wielkiego, ale jestem zadowolony z tego, jak ta koperta i bransoleta dzisiaj wygląda. Bardzo wygodnie się ją nosi, dzięki temu, że pasek jest dość, bransoleta jest dość luźna, ma taki charakter jak noszenie sejkowskich bransolet jubileuszowych, które też przez tą swoją luźność są na nadgarstku nad wyraz układne i wygodne. Ale to nie bransoleta, to nawet nie kształt koperty, który jest charakterystyczny i ma taki ząb specyficzny, są wyjątkowe dla mnie z perspektywy tego staruszka. Otóż pomysł na latające indeksy i jak to wszystko zostało poskładane na tarczy dla mnie kradnie show. A swoistą wisienką na torcie jest czerwona wskazówka sekundowa. Tak jak wspomniałem, to dopiero kilkadziesiąt godzin, kiedy mam okazję z tym zegarkiem się spotkać, z tym zegarkiem się poznawać, więc ciągle moje wszelkie opinie i tak dalej skażone są tym efektem nowego. Ale jest to zegarek, który zdecydowanie będzie siedział teraz przez te 7 dni na moim nadgarstku, żebyśmy się mocno poznali. Zegarek, który bardzo fajnie balansuje się z tym PRX-em, który siedzi teraz niejako w lodówce. I jak ktoś napisał na Czasocholikach, co jest bardzo ciekawym spostrzeżeniem, że taki duet jest wyjątkowo atrakcyjny i że gdyby kupować PRX-a, czy rozważać kupowanie dzisiejszego PRX-a, to fajnie by było kupić też taki vintage'owy dodatek, takiego vintage'owego dziadka tegoż, bo razem stanowią całkiem ciekawą i interesującą całość. Z mojej perspektywy na teraz muszę się przyznać, że gdzieś tam z tyłu głowy miałem taki pomysł, że skoro PRX siedzi w lodówce, to być może trzeba pomyśleć o poszukaniu dla niego nowego domu. Ten pomysł na razie PR516 rozmył, bo stanowią one pewne dla mnie teraz zestawienie komplementarne, taką klamrę przez pół wieku. I to mi się bardzo podoba. PRX i PR516 GL. No, ładnie razem wyglądają. Chociaż ja nie zwykłem nosić dwóch zegarków naraz, więc ładnie wyglądać u mnie będą jedynie na stojaczku lub w pudełeczku. Jeszcze jednym tematem, którym chciałem wspomnieć, a który nie jest dla mnie typowy, bo raczej tego nie zwykłem robić, ale ostatnimi czasy w korespondencji ze przyjaciółmi zegarkowymi i gdzieś na grupach zegarkowych zwrócił na mnie uwagę taki oto mikrobrandowy zegarek z marki Lima. Przyznam się szczerze, że markę Lima gdzieś tam spotkałem na zdjęciach w internecie, ale nigdy się jakoś mocniej nad nią nie pochylałem ani nie interesowałem. A tutaj pojawił się taki retro stylizowany diver, jeszcze z takim twistem, bo z wymiennymi bezelami, takimi, które możemy sami sobie wymieniać, a na dodatek ze swoistą referencją do filmu Czas Apokalipsy i do Rolexa, którego nosił tam Marlon Brando, Rolexa, którego nosił właśnie bez bezela, był to Submariner albo GMT, teraz nie pamiętam z głowy. Lima pokazała bardzo dziwny zegarek, który straszliwie mi się spodobał i byłem o krok od tego, żeby zrobić pre-order, ale jakoś tak powstrzymało mnie to, że to wszystko dzieje się gdzieś tam w Dżakarcie i nie wiem, jakich potem powiedzmy sobie zamieszań importowych mam się spodziewać, a dodatkowo jeszcze tak jak wam wspominałem, coś tam jeszcze się przygotowuje, żeby się pojawić, bo czekam ciągle na smoka i jeszcze jeden zegarek mikrobrandowy, ale po prostu z czysto takiej perspektywy wizualnej i pomysłu i tego jak się to prezentuje na zdjęciach urzekł mnie ten zegarek, strasznie mi się spodobał, bo jest nieco taki dziwny, a do tego mówić
wprost, że jeżeli nie jesteś Marlonem, to załóż lepiej Bezel. Po prostu jako całość pomyślałem, że to jest na tyle interesujące, na tyle przykuło moją uwagę, że się tym podzielę. No, taki nurek. A propos nurków, to skończyłem moją tygodniową, ponad tygodniową przygodę z noszeniem tylko i wyłącznie Fobosa Narwala i muszę powiedzieć, że cała ta idea, żeby trzymać się takiego jednego zegarka przez tydzień, kiedy jest on dla mnie nowy, jest fajnym pomysłem i nauczyła mnie kilku rzeczy, ale myślę, że o tym opowiem w osobnym odcinku. Dzisiaj, jeżeli znaleźlibyście energię, czas i ochotę, to chciałbym zadać Wam jedno pytanie. Bo głowię się nad tym od jakiegoś czasu i nawet mam już spisane kilka punktów, kilka pomysłów, odpowiedzi na nie. A pytanie jest takie, jak myślicie, z Waszej perspektywy, dlaczego zegarki typu nurek, divery są tak bardzo popularne? I czemu jest ich tak dużo w ofercie wszelakiej? Jeżeli macie ochotę, to podzielcie się odpowiedzią, waszym spostrzeżeniem w komentarzu poniżej, bo staram się poszerzyć mój światopogląd, czy poszerzyć mój punkt widzenia, zrozumieć szerszy aspekt takiego właśnie nurkowej mnogości tego wszystkiego, co mamy. Także taki odcinek. Chciałem przedstawić Wam tego Tissota, dziadka z wnuczkiem, że tak to ujmę, wspomnieć o tym dziwnym diverze, bo po prostu mnie zauroczył, zadać pytanie i nie zawracam już Wam więcej czasu. Dziękuję i do zobaczenia.